Wiesz już, jak obliczyć kwadrat liczby naturalnej. Za chwilę pokażę Ci, jak obliczyć kwadrat liczby dziesiętnej. Zobacz. Długość boku tego kwadratowego kafelka wynosi 12 cm. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć jego pole. Pole oznaczamy wielką literą p. Pole kwadratu obliczamy mnożąc długość jednego boku przez długość drugiego boku. Wiesz już, że boki w kwadracie mają taką samą długość. Otrzymujemy 12 cm razy 12 cm. Przypomnę Ci teraz, że mnożenie takich samych czynników możemy zapisać jeszcze w nieco inny sposób. 12 cm razy 12 cm to inaczej 12 cm do kwadratu. 12 cm do kwadratu, to inaczej 12 cm razy 12 cm. 12 razy 12 to 144. Otrzymujemy 144 cm kwadratowe. Wiesz już, że 12 cm możemy zapisać jako 1,2 dm. No to jak obliczymy pole kwadratu, którego długość boku wynosi 1,2 dm? Postępujemy dokładnie tak samo jak przed chwilą. Mnożymy długość jednego boku, która wynosi 1,2 decymetra, przez długość drugiego boku, która wynosi dokładnie tyle samo. To jest przecież kwadrat. Zwróć uwagę, że mnożymy tutaj dwukrotnie przez siebie ten sam czynnik. Ten iloczyn możemy więc zapisać w postaci kwadratu liczby. Otrzymamy 1,2 decymetra do kwadratu. 1,2 decymetra do kwadratu to inaczej 1,2 dm razy 1,2 decymetra. Ten iloczyn można obliczyć w pamięci pisemnie albo na kalkulatorze. Ja skorzystam z kalkulatora, żeby było szybciej. Mnożę 1,2 przez 1,2. Co otrzymamy? 1,44. 1 i 2 decymetra do kwadratu to inaczej 1,44 i 44 decymetra kwadratowego. Aby obliczyć kwadrat dowolnej liczby dziesiętnej wystarczy ją pomnożyć dwukrotnie przez siebie. No to mam teraz zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć ile to jest 2 do kwadratu. Aby obliczyć, ile to jest 2 dziesiąte do kwadratu, wystarczy dwukrotnie pomnożyć przez siebie liczbę 2 dziesiąte. Otrzymamy 2 dziesiąte razy 2 dziesiąte. Tym razem obliczę to w pamięci. Zapominam na chwilę o zerach i przecinkach. 2 razy 2 to 4. Tutaj mam jedną cyfrę po przecinku. Tutaj także. Wynik ma więc mieć 1 dodać 1, czyli dwie cyfry po przecinku. Tutaj mam tylko jedną. Przed czwórką mogę dopisać 0. Zobacz, mam tutaj dwie cyfry. Stawiam przed nimi przecinek a tutaj zapisuję 0. Sprawdźmy na kalkulatorze. Pomnożę dwie dziesiąte przez dwie dziesiąte. Co otrzymam? Cztery setne. Dokładnie taką samą liczbę jak tutaj. Dwie dziesiąte do kwadratu to cztery setne. Mam teraz dla Ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć ile to jest 1 i do kwadratu. 1 i 30 do kwadratu to inaczej 1 i 30 razy 1 i 30. Zapominamy na chwilę o przecinkach. 13 razy 13 to 169. Tutaj mam jedną cyfrę po przecinku. Tutaj także. Wynik ma więc mieć dwie cyfry po przecinku. Tutaj mam pierwszą cyfrę, a tutaj drugą. Przecinek stawiam tutaj. 1,3 do kwadratu to 1,69. Sprawdzę jeszcze na kalkulatorze. 1,3 razy 1,3. Co otrzymamy? 1,69. Dokładnie to samo co tutaj. Teraz zajmiemy się czymś podobnym. Ale najpierw mam dla Ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć sześcian liczby 2. Trzykrotnie mnożymy przez siebie liczbę 2. Zapiszę to tutaj. 2 razy 2 to 4, a 4 razy 2 to 8. 2 do potęgi trzeciej to 8. To teraz obliczymy ile to jest 2 dziesiąte do potęgi trzeciej. Aby to zrobić, wystarczy trzykrotnie pomnożyć przez siebie liczbę 2 dziesiąte. Zapisuję więc 2 dziesiąte razy 2 dziesiąte razy 2 dziesiąte. Pokażę Ci, jak to obliczyć w pamięci. Zapominamy o zarach i przecinkach. Mnożymy same dwójki. 2 razy 2 to 4, a 4 razy 2 to 8. Zapisuję zatem cyfrę 8. Tutaj mam jedną cyfrę po przecinku, tutaj mam jedną cyfrę po przecinku i tutaj mam jedną cyfrę po przecinku. W wyniku musimy mieć więc trzy cyfry po przecinku. To jest pierwsza cyfra, tutaj dopisuję 0 i to będzie druga cyfra, dopisuję jeszcze 0 i to będzie trzecia cyfra. Tutaj stawiam przecinek, a w tym miejscu zapisuję jeszcze jedno 0. Dwie dziesiąte do potęgi trzeciej to 8000. Teraz obliczę wynik tego działania na kalkulatorze. 2 dziesiąte mnożę przez 2 dziesiąte i to mnożę jeszcze raz przez 2 dziesiąte. Co otrzymam? 8 tysięcznych. Taka sama liczba jak tutaj. Nasz wynik jest poprawny. No to teraz mam zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 1,5 do potęgi trzeciej. Możesz to zrobić w pamięci pisemnie lub na kalkulatorze. Aby to obliczyć wystarczy trzykrotnie pomnożyć przez siebie 1,5. i Zapisuję więc 1,5 razy 1 ,5 razy 1 i Obliczę to na kalkulatorze. 1,5 razy 1 ,5 razy 1, ,5 razy 1 ,5. Co otrzymamy? 3,375 i tysięcznych. Zapiszę ten wynik w tym miejscu. Zwróć uwagę, że gdy podnosiliśmy liczbę 2 do potęgi trzeciej, to liczby 2 nie zapisywaliśmy w nawiasie. Liczby dziesiętne z kolei są zapisane w nawiasie. Gdyby nie było tego nawiasu i mielibyśmy na przykład taki zapis, to ktoś mógłby odczytać, że tutaj tylko cyfrę 5 podnosimy do potęgi trzeciej. Aby zaznaczyć, że ta potęga tyczy się całej liczby, umieszczamy ją w nawiasie. Gdy nabierzesz wprawy w potęgowaniu liczb dziesiętnych, nawias będziesz mógł pominąć. Aby liczbę dziesiętną podnieść do kwadratu, wystarczy pomnożyć ją przez siebie. Sześcian liczby dziesiętnej to inaczej pomnożenie przez siebie trzech jednakowych czynników. Liczby dziesiętne mnożysz podobnie jak liczby naturalne. Do wyniku mnożenia wstawiasz przecinek, odliczając od końca tyle cyfr, ile jest ich razem po przecinku w mnożonych czynnikach. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o działaniach na liczbach dziesiętnych oraz do polubienia naszej strony na Facebooku.